W dzisiejszym odcinku Minecraft Piratów zrobiliśmy to, co każdy pirat musi potrafić. A wy musicie zasubskrybować ten kanał, dać łapkę w górę, wpaść do opisu i przywalić w dzwona. No, mam nadzieję, że już to zrobione. To zapraszam do oglądania. Na morzu kiedyś pływał sam stateczek, co się herbaciarz zwał. Choć hulał wiatr, dziób topił się, do przodu załoga rwie. Hej! Słychać żagli szum, herbatę Wellman wiezie i rum. Rejsu nadejdzie kres, gdy bestii puści krew. Nawet tydzień nam dekapitan ujrzał bestię sam. Harpuny kazał rzucać w net, a bestię na hol wieść. Hej! Słychać żagli szum, herbatę Wellman wiezie i rum. Rejsu nadejdzie kres, gdy bestii puści krew. Łajba na dno miała iść, ogonem walej machnął mi. Ja trzęsł całym statkiem nam, w otchłani zniknął sam. Hej! Słychać żagli szum, herbatę Wellman wiezie i rum. Rejsu nadejdzie kres, gdy bestii puści krew. Słychać żagli szum, herbatę Wellman wiezie i rum. Rejsu nadejdzie kres, gdy bestii puści krew. Zokręt nasz płynął. Co? Taki! Tak? Ile razy ja wam mówiłam śpiewać w barze? Klientów nam straszycie! Mam pójść po szefa! Mamy śpiewać w barze! Śpiewać? Zokręt nasz! Nie ma nie śpiewać! Nie ma się śpiewać! Sprzedaż? Śpiewajcie w barze! Okej, dobra, nie śpiewamy. Aaaa, szkoła. Ktoś powiedział, że pani jest piękna? Ty, pół tysiąca pijanych ludzi! Ryan, czy ci to słyszałeś? Co to no, w sumie? Stary, do kogo ty zarywasz? Ona jest córką tego... O, przepraszam. Dobra, nieważne, o co chodzi. Chyba nie. No, nie wiem, czy ty się jej podobasz, czy się jej nie podobasz. Panowie! No tak! O! Miała być cisza tutaj, żadnego no, śpiewania. Dobra, nie ma, będzie śpiewania. Dobra, Cino, siadajcie, mam dla was sprawę pewną. O, sprawa jest, sprawa, ja się jest biznes, panowie, więc słuchajcie, bo nie będę dwa razy się powtarzał. Okej. Okay. Jest bieda z zaopatrzeniem, bo wszystko zostało zjedzone, więc będziecie musieli załatwić pewne rzeczy. A co, konkretnie? Po południu albo wieczorem przypłynie specjalny transport z zaopatrzeniem. Będziecie musieli co nieco pożyczyć od niego. Soczek! Pójdziemy po soczek, po aranżadę! Głównie jedzenie. Głównie jedzenie, dobra. Tak. I ogólnie tak, macie 24 godziny, inaczej się tu nie pokazujcie. Szefie, przyjechała ta te zamówienie gnomów, które... Jezus Maria, znowu. A jakie gnomy? Czekajcie, chłopaki. Czekajcie, macie panie, po rybce. Co? Macie po rybce, macie po rybce, zjeście się rybkę. O, nie mogę zjeść. Nie mogę zjeść. Wam się lepiej zrobi i chłopaki trzeba to ograć. Musimy się ogarnąć, czekajcie. Dobra. O, stanę. Dobra, ogarnijcie się. O powietrze, świeże. Dobra, chodźcie na powietrze i będziemy to obgadać. Właśnie, dokładnie, dobra chłopaki. Po pierwsze, gdzie jest Pit? Tam? Gdzie jest Pit? Tam jest? Pit? Nie wiem. Nie, ja go nie widziałem. Nie widziałaś Pita? Jakiś niemrawy ja jesteś, nie, było, nie słyszę się, pamiętam. Stary. Dobra. Ja ci powiem, że chyba tak samo jak ja ostatnio, co nie? Prawie nie wylądował. O Jezu, dobra. Słabo to dzieje. Dobra, będzie się trzeba przenocować jeszcze może w dobra, możemy przenocować w karczmie. Ja bym się tam bał chodzić, wiecie? Czemu? Ale... Chyba, że na cichacza wejdziemy, wiecie? No, ej właśnie, można i za scenę. Jak nie zauważą nas, to będzie dobrze. Byle będąc nie zauważyli. Dobra, chodźcie za scenę, za scenę, za scenę. Prześpimy się do rana i idziemy wtedy... Nie, co to jest? Ja tak, nie wiem, tak tupam. Ej, to... Ej, tam pusto jest. Co to jest? Włas. Jest włas chyba. Jaki włas? No pokażę, wygląda tak. No właśnie, no patrz, no tak tupiesz, co nie? To tam no. Słychać jakie? No. Rzeczywiście coś słychać. Czy da się to otworzyć? Nie. Ej, od mojego pokoju! Pokoj? Jaki pokój? Jaki pokój? O czym ona mówiła? Dobra, nieważne. Dobra, chłopaki. Trzeba się ogólnie przekimać noc i rano musimy iść. W takim razie po ten towar cały, nie? Trzymaj, czekajcie, ja może się tutaj coś... O, co to? Ej, ale tu jakaś rura krzywo idzie. O, na miejscu się położę. O,
No, dobra, trzymajcie się do rana. Gdzie ja jestem? Czemu nie jestem u siebie na chacie? Chłopaki, co ja tu robię? Czemu nie mogę stąd wyjść? Co tu jest? Hej, wypuśćcie mnie! Wypuśćcie, odstawcie ten wieszak! Ej, misia wziąłeś. Dobra, nie ma. Weź połóż ten dywan z powrotem, bo nie będzie przypał. Dobra, przesuńcie się. Co wy robicie w mojej garderobie? W pana garderobie? Ja nie pamiętam. Co to jest? Nie, ja nic nie chcę, nie. Ja nic nie robiłem tam! Ale dlaczego na... Chodźcie stąd! Chodźcie stąd! Au! To na domu koń zabiję, przychodzi Bladek. Dobra, nie, obudziłem się jak nigdy. Jak nigdy się obudziłem. Jesteście chłopaki? Wszyscy? Wszyscy trzej? Wszyscy jesteśmy? Żyjemy? A gdzie Pit? Pita nie było z nami! Czy był? Ja już nie pamiętam, czy on był, czy nie był. A jak go zastrzelił? Jak go zastrzelił, to już nie żyje. On nadal strzela, po co? Możemy iść. Dobra, chodźcie w takim razie. Statki towarowe, nie, czekajcie, tu jest ten Brunhilda. To nieważne. Statki towarowe są po drugiej stronie. Zwykle wyspy przypływają. Więc jeżeli tam coś jest, to tam coś jest. Logicznie. A to mieliśmy wziąć jakieś jedzenie chyba. No, jedzenie głównie. Głównie jedzenie? Dobra, to bierzemy jedzenie, chodź tam. Wiecie, tędy się szło na drugą stronę? Nie wiem. Chyba tak. Szczerze, no nie wiem. Ej, czekajcie, dobra, chyba jest towarowiec. Czekajcie, to jest towarowiec. Jest tam. Nie ma armat, więc jest towarowiec. Dobra, jest. Mamy towarowiec. Ale czekajcie, czy on powiedział, że mamy pożyczyć? Ale nie dał nam żadnej kasy, nie? A może jest już ten, załatwione, tylko my musimy sprowadzić. Ale on powiedział pożyczyć. Ach, no tak. To się oddaje. To mamy mu obierki oddać? Nie wiem. Ej, to troszeczkę dziwna sprawa. Mieliśmy coś pożyczyć, ale... Może już jest ustalone w sumie, no nie właśnie. Wiem. Chodźmy tu, chodźcie. Tutaj gdzieś się wchodziło do ten... To jest na pewno gdzieś jest tu przejście na... A oni wiedzą, że mamy przyjść? Właśnie, no nie wiem. Drzwi otwarte. Otwarte. Gdzie tu się schodzi? Dawajcie na skróty. Przez dach. Nie, dobra, czekajcie, trzeba zejść po schodach kulturalnie. No koła trzeba. No bo jeszcze pomyślę, że jakieś... Chodźcie. O, są tu schody. Chodźcie, są schody, można zejść po prostu. Chodźcie. Ej, was też tak głowa po wczoraj boli? No ja nie wiem. No mnie trochę boli. Ty woda, to się napije, może lepiej będzie. To jest słona, zostaw to. Dobra, wchodzimy na statek. Trzeba by było chyba wejść. Tam się I spytajmy się, czy przepraszam, czemu pan we mnie celuje? My też mamy broń? Niech pan opanuje swoich kamratów. Podłączcie broń! Halo? O co? Panie, my tak się nie umawialiśmy, mieliśmy pójść tutaj przyjść po jedzenie. No chodź tu! Czemu uciekasz? Po jedzeniem przyszliśmy. Nie ma. Jak nie ma żadnego zamówienia? Co przecież nie powiedział. Nie ma. Proszę stąd iść. Mamy stąd iść? No dobra. Okej, dobra, to idziemy w takim razie, dziękujemy, jak nie ma żadnego zamówienia, okej. Ej, co my się przechodzimy? Ej, dziwna sprawa, jak nie ma żadnego zamówienia? Jak nas wysłał, żebyśmy pożyczyli żarcie, no to... Coś mi chyba świta, że mówił, że bierzemy co chcemy. Właśnie, czy on pożyczamy. Nas... Ej, mamy okraść ten statek. No, dla złotej szalupy? Widać już nie są do nas dobrze nastawieni, jak widać. Nie są, ale mamy jeszcze przecież rewolwery, wszystko jest gites. Damy sobie radę, co? Macie ryby ode mnie, jak chcecie, mogę wam dać jeszcze ryby. Tak, mam. Nie, no ja mam chlebek trochę. Dobra, dobra, czekajcie, jak już nie ma tego kapitana, ja sprawdzę. Ej, czy to był ten słynny Wellerman? Szczerze, tak podobnie do niego, ale jestem pewien. Chyba tak. Kurde, rozumiecie? To był ten słynny Wellerman. Dobra, nieważne. Chyba nikogo już tu nie widzę przynajmniej. Ktoś biegnie! Zabijajcie! Dobra. Nie ma? Nie ma. Nie ma, dobra, dawaj. Nie ma, dobra. Dobra. Co to jest? Patrz! Zbroja! To jest... O kurde! Dobra, dajemy radę, dajemy zabijajcie, radę. Zabijajcie. Dobra, ten gościu chyba, on chyba... On się boi. On chyba jest... Ej. Czy to jest zbroja z Netherytu? Nie mów nikomu. Właśnie, też tak mówię. Ej. Ona jest ciemna i wytrzymała. Czy to jest... Czekajcie. A jak myślicie, dużo... To jest Netheryt. Patrzcie. Jakie to jest? To jest Netherytowe. Zdejm to i zakładaj z powrotem na to. To jest z Netherytu, rozumiecie? Powiedział, że mamy brać co popadnie. No, Dobra, bierz. Rozejrzę tu z Ryanem, czy tutaj cokolwiek jest. Dobra, jedzenie. Czekajcie. Cuk, książki. Jeszcze jest skórzana, ze względu mało. Jakiś gościu! Gościu mnie goni! Oh my. No, topór! Zabiliście go? Dobra. Tak.
Powiem wam, mam Pietra i dlatego się cały czas drze. Patrzcie, skórzana zbroja. Kto jeszcze coś takiego używa? No, wiecie, przecież to jest... Dawno zostały parę, przecież są żelazne. No właśnie, mamy żelazne i niektórych nie stać. Może niektórych nie stać. Nie, tego nie bierzemy. Popatrzcie tutaj po skrzynkach, może gdzieś, po tych beczkach. Czy tu coś cennego jest? Ej, Morgan, ale jest najważniejsze pytanie, gdzie jest żarcie? Żarcie? No pewnie w innym miejscu. Pewnie w innej kajucie. No raczej nie tutaj, bo nie wiem. Różne. Ej, na pewno będzie w tej chłodzonej takiej. No lodówce takiej. No, co to lodówka? Takie, wiesz, ja słyszałem ostatnio, że za granicą, co nie? No. Docenanym. No. Takie metalowe skrzynki, w których jest bardzo zimno. Nazywaj lodówki. Lodówki? I one są w ziemi chyba. W ziemi są lodówki? Mamy lodówki w ziemi. No. Nie wiem co to lodówki, ale brzmi fajnie. To tutaj są schody, zauważyłem. Dobra. Chodźmy. Tylko ostrożnie. Szkoda, zobaczymy, że tu nie ile tu jest. Myślałem, że o, my tutaj są dwie osoby. Strzelajcie, jakby co? Strzelajcie. Kapitana nie ma. Kapitan może jest u siebie w kajucie, to będzie bezpiecznie w miarę. O! Atakuję! Oj, ładuję. Tylko uważajcie nie w siebie. Dobra. Czekajcie, przelądujemy to. Dobra, nie ma nikogo? Nie ma? Czy jest? Gdzie tu może coś być? Tu są! No tam jest. Zabiją mnie! Nie to chcę ruszyć! Biją mnie, biją! Chodź! Biją mnie! Oj nie, oni nie mają broni. Takie jak my. Gdzie jest Ryan? Gdzie jest Ryan? Ryan, gdzie ty jesteś? Ja go słyszałem gdzieś tutaj na schodach. Dobra. A, gdzie mi... Ja myślałem, że do Ryana strzeliłeś. Nie, co ty, do niego bym nie strzelił. Przecież wie, takie różne... Dobra, muszę się schować. Masz strzelać Ryan. Lecą na kolejny. Hagrid idzie. Szybko, broń mnie. Czemu tak się wystrzelać? Dobra. Ale... Ej, czekajcie, czekajcie. Czytamy. Muszę zobaczyć, gdzie jest ta lodówka? Ej, tutaj nie jest nie jakieś żelazo. Chłodno tu jest. Czekajcie, tu jest coś. No żelazo tu jest. Chodźcie, coś tu jest. To się w żelazo nie bierze? Nie ma nikogo? Nie widzę tu. Nie by się w żelazo, ale... No tam był przed chwilą już. Dobra. Dobra, kto wchodzi pierwszy? Chodzi. Ja się trochę boję. To ja. Dobra. Aha. Dobra, ja ci przytrzymam, a ty się przeładuję. Zimno. Ej, patrzcie, to jest marchewek. To co, bierzemy? To jest jedzenie. Jest. Teśmy. Dobra, bierzemy co popadnie. Tyle ile zdążymy. Okej, okay. Jabłka mam. Ziemniaki. Ja mam marchewki. Tak, to ziemniaki. Jabłka jakieś, jabłka. Dobra. Bierzemy co popadnie. Marchewki mam, jeszcze mrożone. Mam nadzieję, że to... Gruszki. Nie da się wziąć, przymarzę te gruszki, nie weźmiemy ich. Bierzcie ile popadnie i spadamy stąd, bo jak nas kapitan nakryje, to będzie tylko strzelanina. Tak, dobra, biorę co popadnie. Nie, ja wychodzę, nie przyjmuję. Kolejną beczkę. Nie ma nic, nie ma nic. Czemu tu już nigdzie nic nie ma? Wzięliście, marchewki. Dobra, ja mam tu dużo życia. Na górze są. Chodź tu szybko, Julek, co ty robisz? Ja się zimno mi było. Chciałem zobaczyć, czy ktoś jeszcze jest koło nas. Jest, na pewno jest, dlatego musimy brać co popadnie. Bierzcie co popadnie. Nawet całe beczki. Bierzemy to i spadamy stąd, póki nikt nas nie nakrył. Dobra, chyba mamy wszystko. Mam nadzieję. Bierzemy co popadnie, jeszcze parę beczek i idziemy stąd. O! Co tu się dzieje? Zapraszamy, ale... Sprawdzę, nie, co tu się dzieje? Chodź, nie, czekaj, masz rybę, jeszcze zimna. Dziękuję. Dobra, nie ma. Bo nie ma? Ryan, wszystko spoko? Tak. Wszystko dobrze. To stój, chodź. Jezu. Ej, on zawsze był taki cichy, ten... Ja słyszałem, że ten Wellerman to był zawsze oszczędny w słowach. No, dlatego tak mało mówi. Mam parę beczek, mam trzy beczki jabłek, mam dwie beczki ziemniaków. Oj, a ja mam trochę marchewek. Ej, a wziąłeś w końcu tą zbroję? Tak, mam ją. Może dostaniemy kolejne oranżady za to. Ale szczerze, ja bym to może wymienił na złoto. Na złoto mówisz? Ale to musimy wtedy iść do tego. Do jubilera. Robin? Rabin? Nie wiem! Dobra, chodźcie, idziemy w takim razie do barmana. Tak, w tamtą stronę.
w tą... czekajcie, pomyliłem się. Właśnie, no tutaj mówię, też no. jest... Też są tu schody? Tak. Gdzie? Nie gadaj, Ryan, gdzie? Pokaż. Gdzie ty masz schody tu? No są. Gdzie? A tam dalej. Tu. Aha! Rzeczywiście. Ja tędy przyszedłem. Ja w tej części wyspy rzadko bywam. Dobra, nie, nic nie ma. Jak dam nam mapę do złotej szalupy, to popłyniemy złotą szalupą na wyprawę, rozumiecie? Tak. Ona nas doprowadzi do takich... Co to było? A to złoto nie tonie? I znowu? Nie, to jest... Rozumiesz, to jest... A metafora, dobra, dobra. Nie metafora właśnie. Rozumiesz, ta złota ta złota szalupa rzeczywiście jest złota. Naprawdę, ona jest... Ona potrafi doprowadzić każdego pirata do skarbów, o których nam się nie śniło. Dobra, czekajcie. No... Dobra, wchodzimy. Została nam niecałe pół godziny, żeby oddać rzeczy. Bandyta tu jest, nie? Halo? Halo, dzień dobry. Jesteśmy z jedzeniem. Mamy jedzenie. Dobrze, pozbądź się no, tego co powinnaś i no, dobrze. Zapraszam. Dzień dobry. Fajny pan ma gnoma. Chcecie, żeby ty złok? Co? Przepraszam, czego? Nic. Jej to sami odbija. Okej, dobra. Jej to sami odbija, nie słuchajcie. Dobra. Gdzie zostawić całe jedzenie? W magazynie, tam na zapleczu. Dobra. W mojej garderobie. Okej, dobra, to tam idziemy. Pod kątem gdzieś to rzućcie. Dobra, okej. Tylko tym razem tam nie zaśnijcie! Nie zaśniemy, nie. Chyba. Tak, jak coś, mamy to. Mam nadzieję. Co? Chodźcie tu. Nie no, lepiej uważać i nie zasnijcie. Chodźcie, zostawimy tu parę tych beczek. Wtedy. Ten sztur znów tu jest! Co? O nie! Nie! Co to jest? Co oni tam robią? Nie słyszeliście to? A ty widziałeś tego gnoma na tym? No właśnie widziałem, ej, czy to jest jakieś, czy on coś z tym gnomem robił? Nie, dobra, nieważne, ja nie chcę wiedzieć, co on robi z tym gnomem, nie? A może on robi ciekawe ma hobby. Rzeczy u osoby, które nie spełnia jego tych zadań? A jeżeli on zamienia te osoby w gnomy? Ale nie, to nie logiczne. A może dzisiaj tu pit? Szczerze? Nie, to nie pit. No przecież mówiłeś ty wczoraj, jak się żeśmy napili, że niby się zaraził od ciebie tym, chorobą morską. No skleroza, dobra, jeszcze powkładajmy te ziemniaki. Mówisz to po soczku, to się nie pamiętam. Dobra, ja tu powrzucam jeszcze te rzeczy, tą beczkę sobie zostawię. O. Dobra, ja tu jeszcze jabłka. Dobra, tylko noś przy sobie tą zbroję, dobra? Albo schowię tak, gdzieś w domu, zakop, czy coś? Nie, lepiej nie zakop, bo zdając twoją pamięć, to ty zaraz zapomnisz. Dobra. Czekajcie, mam jakieś złoto? Ej, czekajcie, ja gdzieś schowałem... Czekaj, Ryan, ty widziałeś ostatnio swoją dolę po zabiciu tego, nie? Tak. Czekajcie. Ja gdzieś schowałem tutaj pewną rzecz. Nie idźcie za mną. Nie mogą mnie zobaczyć. Nie zobaczą, to będzie dobrze. Musiałem no, zostawić. A tak, bo ciebie nie było. Tak, szefie. Dobra, ja sobie zostawię to, mu dam to. Dobra, chodź, patrz co masz, patrz. Moja jeszcze tam jest część, a to była twoja. Obiecałem, że przechowam, więc przechowałem i słowa dotrzymałem. Dobra. Okej, idziemy im powiedzieć, że już wszystko załatwione, nie? Dobra, przepraszam. Proszę pana. Może tak na sam początek. Przeszlibyśmy na ty, może? Pomyślimy. Co chcieliście? Nic, chcieliśmy powiedzieć tylko tyle, że wszystko załatwione. Przynieśliśmy no ja to, co nadzieję. Trzeba. A mam nadzieję, że pan tam wszystko ureguluje z panem Wellermanem na statku. Co ma do tego mój wujek? Jaki pani wujek? Co? To był statek z tego starca. Co? Bardzo dobrze. Czekaj! Szefie, co ma do tego mój wujek? A ja nie wiem. O co chodzi tu? Nie rozumiem troszeczkę. Czy ja usłyszałam Wellerman? Coś ci... Tak, coś Wellerman, stał z moim wujkiem, taki... rany znowu wrócił i zapomniał kluczy? Nie, wujkowi wszystko do... Leży na dnie oceanu. Nie leży, z wujkiem wszystko dobrze, ale mam nadzieję, że to wszystko tam zostanie uregulowane. Ja wiem, gdzie szef ukrywa gnomy. Jakie gnomy? Dobra, to my już może pójdziemy. Chodźcie, idziemy do domu. Jakie gnomy? Chodźcie. Co to jest? Co to jest? Jakieś nowe ciało. Co to jest? Ja się boję tam wchodzić. Dobra, chodźcie. Chodźcie, idziemy do mnie. Mam nadzieję, że to zaraz się skończy. Dobra, wchodzimy do mnie.